matko, chyba za dużo wypiłam. No. Bardzo udana impreza. Ale wiesz, ja taka nie jestem. Może byś sobie nie pomyślał, że tak z każdym. Nie, no skąd? Mój chłopak mnie zabije, że za późno wracam z imprezy. Dobrze, że ja nie jestem twoim chłopakiem. Jak dla mnie, mogłabyś w ogóle nie wracać do domu. No, to się zatrzymaliśmy. Tak. Ale piękne miejsce. Tak, tak. Czekaj chwilę, bo już nie mogłem trzymać. Co? Dawid? Ej, no nie rób sobie jaj.
dokładnie to tak podglądać? Gdzież bym śmiał? To w takim razie co pan tu robi? Wsłuchuję się. Ciekawe w co? W okolice. Chyba lepiej pooglądać. W moim przypadku jest to niemożliwe. Czyli pan nic nie widzi? Teraz słuch jest moim orężem. A może tarczą, która chroni mnie od wszelkiego zła. Co ma pan na myśli? Minionej nocy znów była pełnia. To była krwawa noc. Nie jesteś tutaj bezpieczna. Tak naprawdę to ja szukam źródła tych krwawych żniw. Długo już szukam. Jak to? Miałam brata. Młodszego. Kiedyś byliśmy razem na wakacjach. Pewnego wieczoru wracaliśmy razem przez las. Nagle zza krzaków, zupełnie z ciemności, wyskoczył wilk. Brat, chcąc mnie chronić, stanął mu na drodze. Wilk rzucił się na niego. Wróciliśmy do domu i wtedy zajęli się nim rodzice, a mnie wysłali po pomoc. Gdy wróciłam, z domu wybiegło to coś. To już nie był mój brat. Wbiegłam do środka, a tam wszędzie krew i rozszarpane ciała naszych rodziców. Teraz pełnie księżyca są drogą, którą podążę. Krwawą drogą. Od tamtej nocy moje życie ma tylko jeden cel. Odszukać go i zabić. O, znalazłam cię. Czerwony kapturek.